Kto we mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Bóg jest Panem życia i śmierci. To On ma moc nad naszą śmiercią, szatanem nad naszym grzechem. I w Biblii wielokrotnie widzimy, że grzech wprowadza nas w śmierć. Że naszym grobem jest nasz grzech. I warto zapytać się, co jest moim grobem dzisiaj? Co jest moim grobem, z którego chcę, żeby Pan Bóg mnie wyprowadził, tak jak wyprowadził Łazarza? Moim grobem może być gniew, złość, hipokryzja, niewierność, kłamstwo, lenistwo, nieczystość czy obłuda. Każdy grzech ciężki czy lekki jest w jakimś sensie naszym grobem, naszą pieczarą, w której się chowamy i zataczamy ciężki kamień. Betania w języku hebrajskim oznacza dom smutku, dom przygnębienia. I w domu Łazarza panuje właśnie taki smutek z powodu jego choroby. Łazarz i jego siostry Marta i Maria byli przyjacielami Jezusa Chrystusa. I kiedy Jezus dowiaduje się o chorobie Łazarza, swojego przyjaciela, jakby zwlekał z przyjściem. Dopiero po 2 dniach, kiedy Łazarz umiera, Jezus decyduje się, aby wrócić do Betanii. Jezus zwleka z przyjściem, z powrotem, specjalnie, aby ukazać jeszcze większą chwałę Boga. Pan Bóg przychodzi w nasze życie, kiedy nasze ludzkie nadzieje zanikają, kiedy ktoś choruje, traci pracę, kiedy w naszym domu pojawiają się kłopoty, kiedy przeżywamy jakiś osobisty dramat i kiedy nie potrafimy sobie już poradzić i brak nam sił. Kiedy właśnie wyczerpały się te nasze ludzkie nadzieje, wtedy przychodzi On, aby pokazać, że to nie my rozwiązujemy problemy. To Jezus jest Panem życia i śmierci i Panem wszystkich naszych problemów. Przychodzi, kiedy jesteśmy bezradni, bo to właśnie jest działanie Pana Boga. On przychodzi w trudnych momentach naszego życia i pochyla się nad nami, tak jak zrobił to nad siostrami Łazarza, Martą i Marią. Marta wierzy w zmartwychwstanie na końcu czasów, ale Jezus mówi jej, że zmartwychwstanie na końcu czasów może być tu i teraz, dzisiaj, bo On przecież jest zmartwychwstaniem i życiem wiecznym. Jezus pyta Martę, czy w to wierzy, a ona składa piękne wyznanie wiary. To Ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga Żywego. I to krótkie wyznanie wiary jest jej osobistym zmartwychwstaniem, jej doświadczeniem wyjścia z grobu swojej niewiary i słabości. Marta i Maria idą do grobu Łazarza, swojego brata, który leży tam już od 4 dni. Jezus staje przed grobem, płacze i podejmuje walkę ze śmiercią. Kazuje odsunąć kamień i wyprowadza Łazarza mocą swojego słowa. Mówi: wyjdź z grobu. Łazarz wychodzi, ale ręce i nogi wciąż ma związane opaskami. Chustę na głowie, czuje się skrępowany. Pan Jezus pokazuje nam, że jeżeli nawet wychodzimy z grobu naszego grzechu, to ciągle jesteśmy nim związani, skrępowani. To rozwiązanie z opasek na rękach i nogach dokonuje się w konfesjonale podczas sakramentu spowiedzi. To właśnie sakrament spowiedzi jest sakramentem tego, co dokonało się dzisiaj w Ewangelii. Jest to wyjściem z nas, z naszego grobu grzechu. Niech nigdy nie zabraknie nam wiary i odwagi, aby wychodzić z grobu naszych grzechów. Niech ten nadchodzący tydzień będzie czasem na refleksję i modlitwę. Znajdźmy odwagę, aby umrzeć dla grzechu, a tym samym zyskać to, co najcenniejsze – życie wieczne. Święty Ambrozy powiedział kiedyś: obyś zechciał, Panie, przyjść do mojego grobu, obmyć mnie łzami Twoimi, obym mógł obmyć moje grzechy w Tobie, Panie.